wtedy byłam taką nastolatką, byłam rok młodsza od tej dziewczyny, jak ona zaginęła. 19 lat miała wtedy. Tak, ja miałam wtedy 18 i słyszałam, że była gdzieś na jakiejś imprezie chyba, tak? Wracała do domu. Czy pani może pamiętają sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek? Coś mi tam świta, ale to już dawno było. Czytałam w gazecie o niej. Słyszała pani o tej sprawie? Chyba wszyscy słyszeli. Wie pani, że ona do tej pory się nie znalazła? Wiem. A myśli pani, że co mogło się stać? Nie mam pojęcia, zagadka wszechświata to jest chyba. Tak, co kiedyś się... No znam, słyszałem, z telewizji znam. Chyba mogę tu wejść? Karolina, tak? Nie. Iwona Wieczorek. Iwona. Nie. Niestety, nie wiem. Ale słyszał pan o tej sprawie? Tak, słyszałem. Pamiętam relacje w telewizji, że był jakiś człowiek i nawet go gdzieś tam uwiecznili i go poszukiwali, bo był fragment pokazany, jak on idzie gdzieś za nią. W Sopocie była ze znajomymi na imprezie w Krzywym Domku. I tutaj właśnie jest trasa, po której szła, wzdłuż tej plaży promenadą nadmorską. Doszła do Jelitkowa, tam ostatnia kamera ją zarejestrowała i dalej nie wiemy, co się stało. Ja też nie wiem. A myśli pani, że co mogło się stać? Nie mam zielonego pojęcia. Mi się zdaje, że ta osoba, z którą ona szła, ten jej coś tam mieszał w tym wszystkim. Ten tak. Jej chłopak był, myślicie? No, coś tam, co, mnie się wydaje, że tak. A ja podejrzewam, że się pokłócili, ona została sama, on poszedł i ktoś ją po prostu tam. Wydaje mi się, że jest to w pewnym sensie też kwestią tego całego krajobrazu jednak patriarchalnego w dalszym ciągu, gdzie być może kobiety traktowane są jako jakieś tam obiekty, a nie jak ludzie. Być może ją porwali, być może ją zwrócono, nie wiadomo. Najwięcej, bo chyba o tym mówią, że ona była napadnięta przez kogoś. Słyszałam, że tam był jakiś konflikt. Tak, z mamą i że być może, no to jest osoba młoda była, także ona 15 lat. Mogła też podjąć decyzję jakąś taką radykalną o tym, żeby się już jednak wyzwolić. Proszę pani, ja już kilka razy wypowiadałam się na ten temat tej kobiety. Na pewno kobieta ma problemy i na pewno wpakowała się w jakieś kłopoty ze swojej czy nie ze swojej winy. Trzeba się pomodlić, żeby żyła i żeby się odnalazła. A wiecie, że to jest takie ważne miejsce dla tej sprawy? A to tu było, tak? To jest wejście na plażę numer 63 i tutaj monitoring ją po raz ostatni nagrał. Tu jest ta kamera. Szedł za nią ten słynny pan z ręcznikiem. Myślicie państwo, że się znajdzie? Myślę, że już nie. Troszkę. Gdyby żyła, to może by jakaś... Sama próbowała jakieś się odezwać. Trudno jest powiedzieć, bo to już tak długo trwa. Uważam, że miała szerokie kontakty i to się przyczyniło do tego, że została gdzieś tam uprowadzona. Mhm. Ale uważam, że też jest szansa na to, że może się jeszcze odnaleźć.